Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy Maryja powiedziała: Wielbi dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu moim Zbawicielu, bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławioną, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył zarozumiałych pyszałków. Panujących usunął z tronów, a wywyższył poniżonych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym przodkom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, a potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, kolejny dzień naszych rekolekcji i kolejny moment, w którym chcemy uczyć się zawierzenia, patrząc na Maryję, patrząc na tę, która jest gwiazdą na wzburzonym morzu, która nas prowadzi, która nas uczy zawierzenia. Chcemy to czynić tak, jak czynili to wielcy święci, tak jak czyniła to święta siostra Faustyna, zawierzając całe dzieło Bożego miłosierdzia nieustannie Matce Bożej, poddając się pod jej opiekę, pod jej obronę. Kochani, pieśń Magnificat. Dzisiaj będzie konferencja troszkę krótsza, ale myślę, że warto do niej powracać, do tej pieśni, warto się nią modlić. Ponieważ ta pieśń nie jest tylko pieśnią, z której należy wydobyć sens, znaczenie, ale jest to pieśń, która ma stać się naszą modlitwą. Jeśli mamy uczyć się zawierzenia, to trzeba też używać słów Maryi. To są słowa Maryi. Maryja, która odpowiada Elżbiecie. Po rozmowie z Elżbietą Maryja wyśpiewuje tę przepiękną pieśń uwielbienia Boga, pieśń Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, tak ją znamy. Codziennie Kościół śpiewa tę pieśń w modlitwie nieszporów. Jest to modlitwa, którą codziennie posługujemy się, to znaczy chcemy codziennie wejść w ducha tej modlitwy, bo Kościół wierzy, że jest to przepiękna modlitwa Kościoła, jest to przepiękna modlitwa Maryi. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest Kościół. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest Duch Kościoła. I chcemy dzisiaj wsłuchiwać się w tę pieśń. Ja Was zachęcam do tego raz jeszcze z całego serca, byście w ciągu całego dnia znaleźli sobie kawałeczek czasu na to, żeby wykroili, żeby powracać, żeby słuchać kawałek po kawałku tej pieśni, żeby żyć jednym zdaniem, żeby wybrać jedno zdanie i je powtarzać. I tak codziennie. Kochani, niezwykle przepiękna pieśń. Spróbujemy zdanie po zdaniu pewne rzeczy podkreślić, żeby zrozumieć, co znaczy mieć serce zanurzone w Bogu. Co znaczy w takim razie również roznosić woń Boga po świecie. Otóż popatrzcie, jak rozpoczyna się ta pieśń Maryi, ta pieśń Magnificat, po tym, co usłyszała od anioła Gabriela, po tym, co usłyszała od Elżbiety. Maryja staje przed Bogiem w pewnej pokorze. Popatrzcie, co mówi Maryja. Staje przed Bogiem i zaczyna Go chwalić. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Popatrzcie, niezwykła rzecz, bo Maryja, to co powiedzieliśmy sobie wcześniej już, Maryja wychwala Pana. Maryja wie, kto jest sprawcą, kto jest źródłem tych wielkich rzeczy w jej życiu. To znaczy, ona wie, że ona nie jest tym źródłem. Oto popatrzcie, bracia i siostry, co się dzieje w naszym życiu, kiedy ktoś nas pochwali. Bo Maryja została pochwalona przez Elżbietę. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się te słowa powiedziane ci od Pana.
Maryja mogła się w tym momencie poczuć lepszą. Pomyślcie sobie, Maryja mogła poczuć się w tym momencie, że zrobiła coś naprawdę dobrego. Tymczasem Maryja, popatrzcie, staje przed Panem Bogiem w duchu pokory i mówi: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo On wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryja, popatrzcie, oddaje chwałę Panu Bogu. Można byłoby zapytać w takim razie, no tak, ale po co jest chwalić Pana Boga? Czy niewystarczająco Bóg ma swojej chwały? Czy Bóg rzeczywiście potrzebuje tego, byśmy Go wychwalali? Przecież Bóg jest potężny i tak naprawdę Bóg właściwie nie potrzebuje naszej chwały. On sam przez się jest Bogiem wielkim, chwalebnym, błogosławionym. Więc do czego ta nasza chwała Panu Bogu? Otóż właśnie jest niesamowicie potrzebne wychwalać Pana Boga. Dlatego Kościół mówi, że modlitwa uwielbienia jest modlitwą pierwszą. Modlitwa uwielbienia jest modlitwą pierwszą. Popatrzcie, jak modli się Jezus: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Jest modlitwa uwielbienia, ta chęć, by imię Boga było uwielbione, by imię Boga było wzniesione. Dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że w naszym zawierzeniu, bracia i siostry, modlitwa uwielbienia porządkuje nasze serce. Co chcę powiedzieć? Otóż modlitwa uwielbienia nie jest potrzebna Bogu, ona jest potrzebna nam. Popatrzcie, żeby Bóg mógł w naszym sercu wzrastać, to ja muszę się umniejszać. To nie są moje słowa, to nie wynika z tego, że ja jestem mądry. To są słowa Jana Chrzciciela. Trzeba, żebym ja się umniejszał, żeby On mógł wzrastać. Rozumiecie? Wielkość Jana Chrzciciela polegała na tym, że On się umniejszał. Pomyślcie sobie, co było w życiu Jana Chrzciciela. Był taki jeden moment człowieka, który był absolutnie zanurzony w Bogu. Był taki moment, kiedy Jan szedł nad jezioro ze swoimi uczniami. I wobec nich mówił świadectwo: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wskazał na Jezusa. Popatrzcie, świadectwo Jana było tak silne, że ci uczniowie zostawili Jana. I znowu rzecz przedziwna, bo Jan nie czuł się ani oszukany, ani zdradzony. Jan miał ciągle tę świadomość: trzeba, abym ja się umniejszał, aby on mógł wzrastać. To znaczy, bracia i siostry, modlitwa, którą Maryja nas uczy, modlitwa stawania przed Bogiem w pokorze, modlitwa otwartego serca, to nic innego jak modlitwa, w którym pomniejszamy nasze ego. Które pomniejszamy nasze ego. Popatrzcie, jak bardzo często, jeżeli ktoś nas pochwali, głaskamy swoje ego, czujemy się lepiej. Czujemy się lepiej, bo coś zrobiliśmy dobrze i pod skórą czujemy, nawet jeżeli w fałszywej pokorze mówimy: nie, 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 ale co ty mówisz, co ty opowiadasz, to nie moja zasługa. Gdzieś pod skórą czujemy, że jednak coś zrobiliśmy dobrze. Tymczasem ta modlitwa pokazuje uwielbienia Boga, szukanie chwały Boga, pokazuje, co jest w życiu źródłem, co jest najważniejsze. I Maryja w pierwszych słowach modlitwy pokazuje, jak ważne miejsce w jej życiu zajmuje Bóg, że On jest źródłem każdego jej działania, źródłem wszystkiego w jej życiu, co wypływa z jej serca, co wypływa z jej działania. Popatrzcie, Maryja zawierzyła całe swoje życie, ale z drugiej strony wiedziała ciągle, że ona sama z siebie jest nikim. Być może ciągle pamiętała głuche echo nazaretańskiego domu. Być może ciągle pamiętała to, z jakiej prowincji się wywodzi. Może pamięta to, z jak niskiej warstwy społecznej się wywodzi. I z drugiej strony oczywiście miała w sercu te słowa anioła: błogosławiona jesteś pełna łaski. Ona, która jest niepokalana, pełna łaski, błogosławiona, ze wszystkich niewiast wybrana. Ale Maryja ma świadomość, bracia i siostry, myślę też mając świadomość swojego życia, jak bardzo ważne jest umieć czuć swoje życie, umieć je przeżyć. Takie, jakie jest, takie, jakie Pan Bóg daje. Nieważne, czy jest to Jerozolima piękna, bogata, czy jest to zwykłe, szare, ostatnie, zapomniane miasto, wieś, Nazaret. Może Twoje życie wyglądać jak Nazaret, więc przyjmij je. Więc pokochaj je, stań z takim życiem przed Panem Bogiem i zobacz,
że jeżeli wielkie rzeczy w Twoim życiu zaczną się dziać, to obudź swoje serce do gorącej modlitwy uwielbienia Boga, bo Bóg sprawia w Tobie te wielkie dzieła. Popatrzcie, jedno króciutkie zdanie, a ile pokazuje o Maryi. Maryja wie, że mając Jezusa w sercu, to, że jest niepokalana, to, że jest błogosławiona między niewiastami, że Bóg wybrał właśnie ją, nie jest żadną jej zasługą. Nie jest żadną jej zasługą, jest miłosierdziem okazanym przez Boga, łaską okazaną przez Boga, miłością, która wyszła z serca Boga po to, by dotknąć jej serca. I to, co Maryja otrzymuje, ona ma świadomość, że otrzymuje nie ze względu na samą siebie, nie dlatego, że jest wspaniała, ale dlatego, że ze względu na zasługi jej Syna, bo Chrystus jej to wszystko wysłużył, ze względu na Jego śmierć, Jego mękę, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Popatrzcie, co mówi Maryja. Ponieważ spojrzał łaskawie na uniżenie swojej służebnicy, raduje się duch mój. Oto jest, bracia i siostry, myślę, coś, co rodzi w człowieku wolność, coś, co pozwala, coś, co budzi taką wolę, żeby zawierzyć rzeczywiście swoje życie Bogu. Co chcę powiedzieć? Popatrzcie, człowiek, który odkrywa przy swojej kondycji życia to, jak wielkie rzeczy Pan Bóg jest w stanie uczynić w moim życiu, budzi moje serce do radości. To, co Maryja mówi, budzi moje serce do radości. Radość jest w moim sercu. Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Dlaczego? Bo Maryja jest pokorna. Bracia i siostry, prawdziwi ludzie, ludzie prawdziwej radości, to są ludzie pokorni. Jeżeli chcesz mieć w sercu radość, to musisz być pokorny. Bez pokory nie ma radości. Bez pokory nie ma radości. Bez pokory jest ciągle poszukiwanie siebie. A życie dla samego siebie, mówi święty Paweł, to jest najgorsze morderstwo. To jest nasze morderstwo. To jest nasze samobójstwo. To jest najgorsza śmierć, jaką możemy przeżywać tutaj na ziemi. Myślę, że mieliśmy troszkę przedsmak tego ostatnimi dniami podczas tej pandemii koronawirusa. Myślę, że czas bardzo trudny. Doświadczaliśmy czasu niezwykle nawesnego, trudnego. Sam doświadczałem tych wszystkich trudności, ale bracia i siostry, myślę, że bardzo powoli, ale gdzieś zaczynamy smakować powoli tych owoców, że ten czas może być błogosławiony. Pamiętajcie, że to, co dzisiaj widzimy jako coś trudnego, dla Boga jest zawsze szansą. Nawet grzech, który dzisiaj mnie przygniata, dla Pana Boga, mówimy, jest felix culpa, to znaczy jest winą błogosławioną, jest winą szczęśliwą, szczęśliwa wina, ponieważ Bóg z tej śmierci, z tego grzechu jest w stanie wyciągnąć życie. I oto, bracia i siostry, co chcę powiedzieć, bo w tej pandemii, myślę, zrozumieliśmy jedną rzecz, bardzo ważną, że nie możemy żyć w izolacji, że izolacja nas boli, że izolacja nas zamyka, że my żyjemy wtedy, kiedy odkrywamy, że żyjemy dla innych. Widzimy, jak bardzo potrzebujemy relacji z innymi. I oto, bracia i siostry, uczy nas to ogromnej pokory, nie tego, że żyję sam dla siebie. Myślę, że życie nas troszkę dzisiaj boli, bo my tak gonimy w takim duchu, w takim poczuciu, że jesteśmy samowystarczalni. Wystarczy jeden mały wirus, by zobaczyć, że bo nie jesteś samowystarczalny, bo nie jesteś samowystarczalna, bo nie możesz żyć w izolacji, bo potrzebujesz miłości, potrzebujesz być kochany, potrzebujesz kochać. Bracia i siostry, do tego potrzeba pokory, żeby zobaczyć błogosławione owoce tego czasu, a myślę, że Pan Bóg już je pokazuje, potrzeba wielkiej pokory i trzeba, i można się cieszyć. I można razem z Maryją zacząć Boga wychwalać. W innym przypadku człowiek jest egocentryczny. Popatrzcie, to święty Paweł mówi, że Bóg, Jezus Chrystus umarł, jak myślicie, za co? Oczywiście pierwsza taka obłaskana, już znana odpowiedź jest taka: Jezus umarł za nasze grzechy. To wiedzą wszyscy, od takich małych dzieci po większych. Ale kochani, święty Paweł mówi tak, że Chrystus umarł, żeby nas wyrwać ze śmierci, właśnie z tej śmierci, w której się znajdujemy, w której żyjemy sami dla siebie, ze śmierci egoizmu, ze śmierci egocentryzmu. Bo nie możemy żyć dla siebie, nie możemy zamknąć się. W każdym razie zamykamy się, jeżeli tak żyjemy,
Zamykamy się w doświadczeniu śmierci. Możesz mieć w swoim życiu naprawdę wszystko. Jeśli nie masz miłości, nie żyjesz. Jeśli nie masz Boga, który jest miłością, nie żyjesz. Święty Augustyn szukał Pana Boga w różnych rzeczach, w różnych rzeczywistościach. Szukał w przyrodzie, ale przyroda mówi, nie, ja nie jestem Bogiem. Szukał w rozkoszach, ale Augustyn mówi, rozkoszuję, nie czuję, żeby to było Bogiem. I w końcu Augustyn znalazł Boga i mówi, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie, bo Ty możesz być radością. Ale bracia i siostry, do tego trzeba pokory. Święty Augustyn, kiedy pierwszy raz wziął Biblię do ręki, zaczął się śmiać, myślał, co to jest? Co to za dzieło? To jest pismo przeznaczone dla prostaczków. Przy dziełach Cycerona, przy dziełach wielkich poetów antycznych, co to jest? Ale potem, kiedy odkrył, to wiedział Augustyn, że tylko Chrystus jest źródłem radości. Popatrzcie, jak trzeba nieraz pokory, żeby przyjąć słowo, które jest słowem prostym. Albo inaczej, kiedy siadacie w kaplicy, bierzecie Pismo Święte, to Pismo Święte nic do was nie mówi. Trzeba mieć wiele pokory, żeby to słowo przyjąć, ale jest możliwe. Mieć w sercu Ducha Maryi, jest możliwe mieć w sercu tę radość. Żeby nie być ciężarem dla siebie, to trzeba kochać. W innym przypadku możemy mieć naprawdę wszystko i nie mieć niczego. Możemy zamknąć się, przyjąć ducha przeciwnego Maryi. Zamknąć się w swoim światku. Możemy mieć naprawdę wszystko i możemy mieć doświadczenie w życiu śmierci. Co znaczy mieć serce pokorne? Drodzy bracia i siostry, serce pokorne to znaczy mieć serce czyste. To znaczy mieć świadomość tego, że jesteśmy krusi i słabi. To świadomość tego, skąd jesteśmy, skąd przychodzimy, do kogo należymy. Popatrzcie, jak bardzo psalmy pomagają nam to zrozumieć. Jeden z psalmów mówi, że miarą naszego życia jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność. Że nasze życie jest jak proch i pył na wietrze. To znaczy, żeby otrzymać od Boga łaskę, żeby otrzymać od Boga wszystko, co nam przygotował, trzeba mieć serce do tego gotowe. Maryja była pustym naczyniem, gotowym na to, żeby Bóg wypełnił to naczynie swoją łaską. Jeżeli naczynie jest wypełnione piachem, nie umieścisz tam więcej złota. Bardzo lubię kontemplować obraz Jezusa Miłosiernego, bo on nam wiele tłumaczy. Oto popatrzcie, bracia i siostry, Pan Jezus Miłosierdzia, z Jego boku wypływa krew i woda. Pomyślmy sobie na chwilę o tym boku. Przebity bok jest symbolem ostatecznego odrzucenia Boga przez człowieka. Przebicie boku znaczy tyle, co nie chce cię. Nie chce cię więcej widzieć, nie chce cię więcej słyszeć, chce, żebyś na wieki zamilkł. Nie masz miejsca w moim życiu. To jest najbardziej brutalny akt, jaki człowiek może w kierunku Boga zrobić, nie? I kiedy to robimy, Bóg natychmiast, tam jest napisane, natychmiast z tego boku wypływa krew i woda. Dlaczego? Bo Bóg się nie godzi na naszą śmierć. Bo jeżeli my robimy ten akt, jeżeli my go odrzucamy, jeśli my przebijamy ten bok, to popełniamy duchowe samobójstwo. I Bóg widzi naszą pustkę, widzi naszą ciemność. Dlatego natychmiast reaguje. Natychmiast wypływa z tego boku krew i woda, źródło miłosierdzia. Bóg jest natychmiast gotowy cię wypełnić, przebaczyć, ale bracia i siostry, żeby tak było, z naszej strony potrzeba miłosierdzia. Z naszej strony potrzeba nie miłosierdzia, tylko pokory. Z naszej strony potrzeba pokory, czyli powiedzieć Panu Bogu, tak, chcę, uczyń mi to. A On okaże ci miłosierdzie. Tam, gdzie jest pycha, nie ma Boga, ale tam, gdzie jest pokora, pachnie Bóg. Dlaczego, bracia i siostry, w naszym życiu potrzebne jest zawierzenie? Czy my w zasadzie nie należymy do Pana Boga? Czy trzeba nieustannie Mu zawierzać? Otóż oczywiście od strony Pana Boga my zawsze należymy do Niego i nie ma problemu. My zawsze należymy do Boga i Bóg się od nas nigdy nie odwraca, ale w relacji tym problemem możemy być my. My możemy przeszkodzić Bogu w obdarowywaniu nas miłością miłosierną. To my możemy Panu Bogu powiedzieć nie, my możemy ograniczyć. I ograniczamy to wtedy, kiedy nie mamy
pokory, kiedy jesteśmy ludźmi pysznymi, kiedy mówimy, damy sobie radę. Popatrzcie, pierwszy grzech rodziców to jest pycha. Dali się oszukać złemu duchowi w tym ogrodzie Eden, że Bóg ich nie kocha, że Bóg jest egoistą, że Bóg ich oszukuje. Kłamstwo, które wpędziło w nich pychę, a może rzeczywiście tak jest. A może Bóg nie chce, żebym był ja większy. Żebym ja się poczuł jak Bóg. No i poczuli się jak Bóg. A potem znamy całą historię, tak? Człowiek pyszny, który ucieka przed Panem Bogiem. Dlaczego ucieka przed Panem Bogiem? Dlaczego się Boga boi? Adam mówi, bo jestem nagi. To nieprawda. On się boi, bo boi się spotkać Boga, który jest czystą miłością. Tam, gdzie jest pycha, nie ma Boga. Adam tylko mówi, że boję się, ukryłem się, bo jestem nagi. Ale prawda jest to, ja nie jestem w stanie spojrzeć Ci w oczy, bo we mnie jest pycha. Dlatego to Pan Bóg do niego zszedł. Dlatego zobaczcie, pierwsza niewiasta zerwała owoc. Nastąpiło pęknięcie serca miłości. Między Bogiem a człowiekiem rozdarte serce. Co robi Bóg? Zaczyna to serce zszywać nicią zaufania. Jak to robi Pan Jezus? Jak to robi Pan Bóg? Popatrzcie, posyła swojego Syna i w dziele wcielenia. Jak leczy naszą pychę Pan Bóg? Pokorą. Ten, który jest wszechmogący, powierza swoje bezbronne ciało naszej ludzkiej osobie. Powierzył się Maryi. Bracia i siostry, popatrzcie, jak często w naszym życiu jest tak, że my, zwłaszcza po grzechu, myślimy sobie, ja nie jestem w stanie spotkać się z Panem Bogiem Wszechmogącym, Potężnym. Nie jestem w stanie już dalej zawierzyć Mu swojego życia. W tym miejscu utknąłem. A Pan Bóg nie dość, że nie okazuje się jako Potężny, Wszechmogący, to przychodzi jako bezbronne dziecię i kładzie się w Twoich dłoniach i mówi, rób ze mną, co chcesz. Ja się Tobie powierzam. W zawierzeniu ważne jest zobaczyć to, że pierwszym, który się zawierza, to jest Bóg, który zawierza się nam. I mówi, Ty możesz dać mi swoje ciało. Ja potrzebuję, żeby moja miłość się w Tobie zmaterializowała, skonkretyzowała. Chcę, żeby ta miłość moja, o której mówię, stała się w Tobie realna. Użyczysz mi swojego ciała. Użyczysz mi swojego ciała, tego nędznego ciała, tego ostatniego, zapomnianego, tego poranionego. Użyczysz mi swojego grzesznego ciała. Bóg wcielił się realnie w Maryi, była przygotowana przez niepokalane poczęcie. Ale Bóg chce się także wcielać w nas. Pomimo tego, że my dzisiaj jesteśmy skażeni grzechem, Bóg chce się i szuka wcielenia coraz, żeby okazywać nam swoją miłość miłosierną. Mamy dać ciało Bogu. Mamy nadać ciało miłości. Pokora to jest, kochani, ogołocenie. I jest niesamowicie ważna do tego, żeby móc się zawierzyć Boga. Trzeba się ogołocić. Ale najpierw trzeba zrozumieć, że jest ogołocenie Boga. On, który jest wszechmocny, staje się Bogiem małym. Bogiem, który powierza siebie naszym ludzkim dłoniom. On uniżył się pierwszy. Dlatego Maryja, rozeznając to, mając piękne rozeznanie, ona nie może siedzieć na miejscu. Ona musi iść do Elżbiety, żeby zanieść tę przepiękną, dobrą nowinę. Wyśpiewuje, że ona jest niewolnicą Boga. Że ona jest niewolnicą Boga. Oto ja, służebnica Pańska. Popatrzcie, w duchu służebnym idzie do Elżbiety. Wyśpiewuje przepiękne słowo, spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Ona ciągle ma świadomość, tam jest słowo nawet niewolnica, jest niewolnicą Boga. Boga, który jej się powierza w swojej wielkiej pokorze. Powołanie zawsze, czy zawierzenie zawsze zakłada rezygnację, jakąś stratę. Bóg szuka serca, które pozwoli się ogołocić, to znaczy serca, które jest puste. Maryja była sercem, można powiedzieć, wypuryfikowanym, sercem najczystszym. Tak się do niej modlimy, tak się za jej przyczyną modlimy, mówiąc, że ona ma serce czyste. Dlaczego? Niepokalane serce Maryi, bardzo czyste. Dlaczego? Bo w niej nie ma ja. Bo w niej nie ma ego.
Tam, gdzie nie ma ego, tam rodzi się Bóg. Tam, gdzie ego ustępuje miłości, rodzi się Bóg. Dopóki jest tego, tam nie ma Boga. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Bracia i siostry, Maryja nie jest fałszywie pokorna. Maryja ma świadomość tego, co się dzieje. Ma świadomość obdarowania. I to, że mówią, że będą ją błogosławić wszystkie pokolenia, ona mówi to, co w niej sprawił Bóg. Bo On mi to uczynił. To nie jest żadną moją zasługą. Ona ma świadomość tego, że jest dziewczyną z Nazaretu, z Judei. Ale Pan sprawił, że wszystkie pokolenia będą ją błogosławić. Że my wszyscy będziemy się za jej przyczyną modlić. Że najpiękniejsze obrazy, najpiękniejsze rzeźby będą powstawały właśnie o jej tematyce. Michał Anioł. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Dlaczego? Bo się uniżyła, bo jest pokorną służebnicą Boga. Jezus powiedział, kto się uniży, będzie wywyższony. Jeżeli my się uniżamy w oczach świata, Bóg nas podniesie. Jak bardzo boimy się, że ktoś nas z czegoś okradnie. Jak bardzo boimy się zająć ostatniego miejsca. Ostatnie miejsce. Jeżeli pozwolisz się poniżyć, Bóg cię wywyższy. Popatrzcie, wydaje się, że dziewictwo jest formą pewnego uniżenia, ponieważ Maryja ma świadomość, że nie da potomka światu i że nie będą ją błogosławić za to, że dała potomka światu. Ale On to w niej uczynił. To dziewictwo jej niczego nie zabrało, nie okradło jej. Bóg jej nie okradł, ale w dziewictwie Bóg ją wywyższył, dając jej potomka. On to uczynił. I oto popatrzcie, zanim jeszcze pojawi się Bóg na ziemi, zanim pojawi się w osobie Jezusa, co się dzieje? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Maryja, zanim porodzi syna, jest już błogosławioną. Wszyscy dookoła nazywają ją błogosławioną. Być ostatnim w życiu, to znaczy, bracia i siostry, być pierwszym w oczach Boga. Maryja ma świadomość tego, że nie jest wielka. Maryja ma świadomość tego, kim jest. Dlatego kończy Magnifikat. Popatrzcie, cała końcówka Magnifikat to jest historia Izraela. Kiedy Maryja mówi o tym, jak obiecał naszym przodkom Abrahamowi, jego potomstwu na wieki, Maryja pokazuje, jak bardzo Bóg troszczy się o Izrael. I co więcej, mówi, że to doświadczenie Boga. To doświadczenie Boga, który troszczy się o swój naród wybrany, jest jej osobistym doświadczeniem. Że historia, która jest zapisana na kartach Ewangelii, którą tak bardzo dobrze Maryja znała w Starym Testamencie, jest jej osobistym wydarzeniem, jest jej osobistym słowem, które spełnia się w jej życiu. Bracia i siostry, od tego wszystko się zaczyna. Znać Słowo tak, jak poznawała je Maryja. Być człowiekiem Słowa i być człowiekiem wiary, że Pan, który prowadzi dzieje tego świata, który wkracza poprzez Słowo, który wkracza poprzez wielką pokorę w nasz ludzki, najprostszy świat, może zrobić rzeczy naprawdę wielkie. Obyśmy i my, tak jak Maryja, z całym sercem potrafili wyśpiewywać Bogu tę pieśń chwały. Magnifikat, wielbi dusza moja Pana. Zostawiam Was dzisiaj z tym Słowem. Dzisiaj powiedziałem, będzie troszkę krócej, ale nie dlatego, żeby nie założyć dużo treści, ale żeby ta treść w Was pozostała. Bardzo Was proszę teraz, abyście smakowali tych słów, abyście wczytywali się w Magnifikat, abyście powtarzali zdanie po zdaniu. To jest pieśń Maryi. Jeśli chcemy zawierzyć się Bogu tak jak ona, to nie ma innej drogi. Proszę Wam, bracia i siostry, żeby ta modlitwa Maryi, obok Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, była jedną z pierwszych modlitw, które będziecie znać na pamięć, bo ona będzie nam naprawdę pomagała ustawiać się w odpowiednim kierunku do Pana Boga, tak jak słonecznik ustawia się w kierunku światła. To jest bardzo piękna modlitwa, która w naszym życiu duchowym jest niesamowicie czytelnym i klarownym znakiem, płynącym z samego serca, przeczystego serca naszej Matki Maryi. Z całego serca mojego kapłańskiego Wam pragnę pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.